Przed nami kolejna rozmowa o dosyć szczególnej, myślę, sposobie wykluczania i traktowania drugiego człowieka, bo chodzi o słowo, o język i o media. Jest już z nami pan redaktor Jacek Żakowski. Witam serdecznie. Dzień dobry. I dziękuję równocześnie, że przyjął pan redaktor zaproszenie do naszego tutaj, do naszej dyskusji, do naszej konferencji. Drodzy Państwo, oczywiście pana redaktora nie trzeba przedstawiać. To jest urok ciekawych gości, że wszyscy wiemy, prawda? Znamy i książki pana redaktora, i audycje, różnego rodzaju programy. Ja powiem, że ciągle bardzo, bardzo lubię książkę Między Panem a Plebanem z wywiad Rzeka z Tischnerem i Michnikiem. To może już nie, trochę nieaktualne, jeżeli chodzi o współczesną sytuację, która się bardzo zdynamizowała w Polsce, ale i tak polecam Państwu, jak ktoś jeszcze jej nie miał w ręku, to warto, bo jednak tam pojawiają się pewne konteksty, które mogą coś, niecoś wytłumaczyć współcześnie. Ale przechodząc do dyskusji. Ja mam takie pierwsze pytanie związane z już całkiem współczesnym naszą sytuacją. Może ja jestem przewrażliwiona, może ja jestem po złej stronie, prawda, barykady, ale mam wrażenie, że właśnie są ustawione barykady w tej chwili mentalne przede wszystkim. Deborah Tennant, analizując media współczesne i w ogóle kulturę, w swojej książce Cywilizacja kłótni zwróciła uwagę na to, że myśmy przestali rozmawiać, a właśnie się cały czas kłócimy. Dla Debory temat, ta kłótnia jest widoczna też w takich debatach politycznych czy medialnych. Ten język mediów zrobił się wedle Debory Tennant bardzo ostry. Ja się nią podpieram, ponieważ mam takie poczucie pewnej mojej subiektywnej oceny. Podobnie mi się wydaje, że strasznie jest agresywnie i debata przestała być rozmową, tylko jest pewnego rodzaju wojną. No i tutaj pierwsze pytanie do pana redaktora. Czy pan redaktor się zgodzi z taką opinią? Czy rzeczywiście zamiast debaty czy agory mamy arenę wojenną? Czy może ja przesadzam i to, co się dzieje w mediach, trzeba i w ogóle w naszym takim społecznym, politycznym przekazie trzeba inaczej na to spojrzeć? No to oczywiście weszła pani na ocean tematów. No jest taki proces, o którym się pisze od kilkudziesięciu lat przy użyciu różnych metafor. To może być metafora kłótni, może być też metafora spektaklu. Proces polegający na tym, że coraz więcej emocji się pojawia w mediach, a coraz mniej twardych informacji. Coraz mniej czasu, a coraz więcej tematów. I trochę to jest związane, to pewnie duża część z Państwa doskonale wie, ze zmianami technologicznymi. Te narzekania się pojawiły współcześnie, gdzieś w latach 70., jak się pojawiły radio UKF-owe, których nagle zrobiło się dużo, powstał rynek, one zaczęły konkurować ze sobą o ucho słuchacza. I wtedy dla Komisji Trójstronnej kierowanej przez Brzezińskiego, Huntington i kilku innych autorów, mniej dzisiaj pamiętanych, napisali taki raport Kryzys demokracji, gdzie właśnie punktem wyjścia była ta zmiana technologiczna na rynku medialnym. Oczywiście dziś, jak myślimy o tym, oni to pisali, biorąc pod uwagę głównie doświadczenie brytyjskie, częściowo też kontynentalne. Jak się myśli o tym, że tam w Londynie było kilkanaście stacji radiowych i to już budziło taki niepokój, no to co mamy powiedzieć dziś, jak mamy w Warszawie pewnie 500 000 nadawców informacji konkurujących o uwagę na komunikatorach i tak dalej. I tu się pojawia
pojawia oczywiście pokusa podkręcania informacji. Prawda? Podkręcania trochę, żeby zdobyć uwagę, a trochę po to, żeby ją streścić, żeby zmieścić jak najwięcej w jak najkrótszej formie. Twitter jest taką radykalną formą, ale jeszcze nie ostateczną. Pewnie będziemy mieli za chwilę serię narzędzi komunikacyjnych, gdzie będziemy się porozumiewali wyłącznie jednym, dwoma, trzema emotikonami. Tak? I to oczywiście prowadzi do radykalizacji stanowisk, prowadzi do powstawania także baniek informacyjnych, bo nikt już nie kontroluje kompletności informacji, więc się zamykamy w obrębie tych informacji, które nam się podobają, i jeżeli chodzi o zakres, i zwłaszcza jeżeli chodzi o podejście, prawda? Przeciętny polski liberalny inteligent stwierdzenie, że jest słuchaczem Radia Maryja, odebrałby jako obelgę. I w drugą stronę to działa podobnie. Więc siłą rzeczy budujemy z tego masowego przekazu, zamiast go demokratyzować, to uplemieniamy go, budujemy barykady, kopiemy głębokie fosy i komunikacja staje się narzędziem walki. I to jest walki między tymi dwoma, na ogół w większości społeczeństw, dwoma nurtami. A Polska jeszcze jest w tej specyficznej sytuacji, że mamy bardzo silną tradycję mediów zaangażowanych wyraźnie po jednej ze stron politycznego sporu, wyniesioną chociażby z okresu Solidarności, prawda? Kiedy prasa podziemna była narzędziem walki o wolność. I z tej prasy podziemnej wyrośli ludzie, którzy zbudowali system medialny III Rzeczpospolitej. Ja też w jakimś stopniu. I postrzegamy w Polsce w związku z tym media jako narzędzie walki o dobro. W mniejszym stopniu, chociaż też w pewnym, uczymy tego dziennikarzy oczywiście deklaratywnie i tak dalej, ale w mniejszym stopniu jako możliwie bezstronny przekaźnik, czyli właśnie medium. Więc to powoduje, że w miarę zaostrzania się polaryzacji w sensie politycznym, media, czy też komunikacja, w ogóle dialog, też się radykalizuje. I radykalizuje się nie tylko dlatego, że media są jakoś tam zdemoralizowane, ich pracownicy, ale też dlatego, że właśnie tego oczekują odbiorcy. Odbiorcy oczekują od autora związanego na przykład z Gazetą Wyborczą, że przywali Kaczorowi. Nie, że będzie objaśniał, tylko że mocno przywali i to bardzo widać. Po drugiej stronie jest tak samo, albo może jeszcze bardziej ten mechanizm działa. I w ten sposób nasza komunikacja w sferze publicznej zamienia się powoli w awanturę przez płot. Czasem ten płot jest fizyczny, ustawia go policja na ulicach i ludzie krzyczą nad tym płotem, prawda, co o sobie myślą. Czasem on jest czysto symboliczny, ale jak się popatrzy na zawartość komunikacji publicznej, to bardzo dobrze widać, że objaśnianie jest radykalnie wypierane przez ocenianie. No i tutaj już trochę wracam do Debory, prawda, i do jej tezy o cywilizacji kłótni. Tak jest, ocenianie stało się główną treścią komunikacji. Dobrze, niedobrze i wiadomo zawsze, że ja dobrze, on niedobrze, prawda? I to też jest jakby usprawiedliwione. Trump jest ekstremalnym przykładem, prawda? Bo on
do końca będzie twierdził, że wygrał wybory, chociaż je przegrał, co jest oczywiste dla wszystkich, łącznie z jego rodziną, ale on się z tym nie pogodzi, nigdy tego nie przyjmie i będzie za to nagradzany przez tych, którzy są niezadowoleni z wyborów. To znaczy stworzyliśmy taką sytuację, w której ludzie nie oczekują od nas, że będziemy trafnie opisywali rzeczywistość, tylko że będziemy słusznie opisywali rzeczywistość. I wydaje mi się, że to jest taki problem polityczny. Oczywiście on ma wpływ na wiele rzeczy, na przykład ma bardzo duży wpływ na gospodarkę negatywny, ponieważ fałszywe komunikaty docierają do odbiorców. I nadawcy ulegają też własnej propagandzie, potem się bardzo dziwią. Na przykład nawet tacy wykształceni ekonomiści twierdzili, że 500+ zrujnuje polską gospodarkę, podczas gdy z punktu widzenia obiektywnej oceny ekonomicznej było kompletnie oczywiste, że krótkookresowo nakręci koniunkturę, zwiększy inwestycje i podniesie poziom całej gospodarki, prawda? I to było jasne, ale w sytuacji walki politycznej nawet takie proste, oczywiste ekonomicznie fakty są kwestionowane przez wykształconych ludzi, bo nie pasują do ich intencji. No i to rzeczywiście jest bardzo poważny, mi się wydaje, problem, w którym wszyscy jakoś się topimy. Myślę, że kot tutaj ma chyba bardziej racjonalne podejście, bo spokojnie słuchał tych wszystkich pochwał pod adresem szczurków i w ogóle się nie denerwował tym. A jakby ktoś tak na przykład w środowisku liberalnym wygłaszał takie pochwały objaśnienia dotyczące życia w PiS-ie, to publiczność by się wściekała. Więc oczywiście można zazdrościć kotu, jak John Gray ostatnio pisał w swojej książce. Moja kotka jest, zdaje się, buntowniczka, bo sobie poszła obrażona. Ale tak się zastanawiam, bo rzeczywiście jesteśmy w tej chwili trochę w takim jakimś pacie. Nawet nie wiem, jak to dokładnie wysłowić, bo z jednej strony mamy te bańki medialne, prawda? I w zasadzie no, każdy z nas już w tej chwili i czyta gazety, czy portale, prawda, czy ogląda telewizję, taką, którą wie, że dostarczy mu informacji, które potrzebujemy. Prawda? Czyli no, ja osobiście wolę nie zaglądać w tej chwili na kanały telewizji państwowej, chyba że chcę sobie podnieść ciśnienie i dowiedzieć się, co druga strona myśli, ale to zawsze się kończy raczej pewnym zdenerwowaniem, delikatnie i eufemistycznie mówiąc. Podejrzewam, prawda, że właśnie ci ludzie z drugiej strony, jak zajrzeli na te programy TVN czy TVN24, też by źle sobie pomyśleli. A z trzeciej strony dobrze wiemy, bo to też chyba jest wpisane w taką tradycję i demokratycznej dyskursu i mediów właśnie związanych z w ogóle polityką, że media to z jednej strony oczywiście ta władza, czwarta władza, a z drugiej strony przekaz medialny jest traktowany jako niezawisłość, jako wolność słowa, wolne media to tak naprawdę demokracja. Przynajmniej takie mamy klisze. I zastanawiam się w związku z tym, czy my mamy w ogóle jeszcze demokrację, czy w ten sposób możemy patrzeć na ten przekaz medialny, no bo zawsze w jakiś sposób jednak telewizja jest związana z polityką. Nie wiem, na ile neutralność może być zachowana. I w związku z tym, czy no to już pytanie takie maksymalne, prawda? Czy w momencie, kiedy media są aż tak bardzo upublicznione, czy my możemy mówić o choćby wolności słowa? To jest bardzo trudne pytanie z tą wolnością słowa, bo ona oczywiście jest zawsze ograniczona. I jakby ktoś chciał zostać komentatorem Gazety Wyborczej, będąc miłośnikiem Anteniego Macierewicza, miałby kłopot z realizowaniem swojej wolności słowa. Można pójść dalej, jakby ktoś chciał być komentatorem New York Timesa i będąc miłośnikiem Adolfa Hitlera, też miałby problem, prawda? I czy
czy to jest złe, czy ograniczenia wolności słowa są złe. No niektóre ograniczenia są dobre. Pytanie, jak je egzekwujemy, jakie mechanizmy, przy pomocy jakich mechanizmów je wprowadzamy w życie. Demokracja ma ten system wolnych mediów, ma tę fantastyczną stronę, że jeżeli wyznawca Antoniego Macierewicza nie może znaleźć pracy w Gazecie Wyborczej, to może pójść do Gazety Polskiej codziennie i tam znajdzie pracę. Jeżeli są ludzie, którzy chcą odbierać tego typu przekaz. Prawda? I teraz można powiedzieć tak, czy w związku z tym wolność prasy jest wystarczającą gwarancją wolności słowa? To jest bardzo jeden z fundamentalnych problemów. No nie jest, bo jeszcze jest strona ekonomiczna. Jeszcze jest kwestia tego, czy środowiska, które mają pieniądze, ta część społeczeństwa, która dysponuje nadwyżką pieniędzy, czy ona na przykład jest gotowa plasować reklamy w pismach, no, chociażby lewicowych. Prawda? Przegląd i Trybuna są ciekawym przykładem. Tam po prostu nie ma reklam, bo nie ma reklam. Pani Kulczyk tam nie przyjdzie ze swoimi pieniędzmi. Prawda? Czy w związku z tym wolność słowa jest w systemie demokracji rynkowej zagwarantowana? Nie jest. Nie jest. I korygowaniu tego mają niby służyć media publiczne. Ponieważ rynek cenzuruje poprzez finansowanie lub niefinansowanie mediów reprezentujących różne opcje, no to po to są media publiczne, żeby to korygować, czyli żeby dawać głos tym, którym rynek nie daje głosu. No, tu powstaje problem, prawda, bo rynek nie daje głosu na przykład poglądom lewicowym i to na całym świecie media lewicowe bardzo tracą ekonomicznie w stosunku do mediów, powiedzmy, liberalnych czy mieszczańskich. No ale rynek też nie chce finansować faszystów na przykład. Czy w związku z tym w imię wolności słowa, i to nie jest taki skraj radykalny, tak? Teraz wydaje się, że na przykład Prawo i Sprawiedliwość uznało, że właśnie te skrajnie radykalne prawicowe poglądy, często protofaszystowskie, parafaszystowskie, że one muszą w tych mediach publicznych uzyskać wsparcie, bo nigdzie indziej ich nie ma. No ale można powiedzieć, też to są marginalne poglądy. Czy one są marginalne dlatego, że ludzie przemyśleli sprawę i nie chcą faszyzmu? Czy są popularne dlatego, że faszyści, czy są niepopularne dlatego, że faszyści nie mają szansy docierania tak obficie do odbiorców? To jest duże pytanie, my na nie odpowiedzi pewnej nie mamy. Ale wiemy, że musimy gdzieś postawić tamę temu wyrównywaniu pozarynkowemu wolności słowa, swobody ekspresji, prawda? Swoboda ekspresji, tak? No ale czy dla każdego, prawda? Czy dla pedofila, który chce o wspaniałościach, jak chciałby opowiedzieć o wspaniałościach seksu z małymi dziećmi. Czy my chcemy mu dać wolność słowa? No nie chcemy raczej, tak? No dobrze, ale to nie jest takie, to jest bardzo proste, ale kiedy pytamy, no dobrze, to do którego momentu ekspresja zła ma być zakazywana, ograniczana, a od którego już coś, co uważamy za zło, bo to zawsze jest subiektywne przecież, prawda, czy niemal zawsze, jednak powinno uzyskiwać wsparcie w ekspresji, w docieraniu do odbiorców, choćby po to, żeby oni mogli się ustosunkować. Tutaj już dochodzimy do problemu mowy nienawiści, prawda? Czy mowa nienawiści powinna być zakazywana, czy zwalczana przez argumenty, które przekonają odbiorców? Bardzo trudny temat i sporny, jak wiadomo, także na Zachodzie. Więc trochę jesteśmy w sytuacji, w której zawsze musimy udzielać odpowiedzi obciążonej po pierwsze niepewnością,
To znaczy, no dobrze, wszyscy wiemy, ci, którzy uważają, że należy wymordować jakąś grupę etniczną, no nie mogą być traktowani w sposób wspierający przez aparat państwa, nawet jeżeli są mniejszością radykalną. No dobrze, ale ci, którzy uważają, że nie należy wpuszczać do Polski muzułmanów na przykład. Czy ich ekspresja powinna być chroniona i wspierana, kiedy są grupą mniejszościową? Czy nie? O to pewnie możemy się bardzo długo spierać. Rząd Kaczyńskiego, jak wiadomo, wspierał tę ekspresję tego typu poglądów i je promował przez to. Chyba sam w to wierzył zresztą. Tak? Ale czy to jest, czy w ten sposób spełniał misję mediów publicznych? Ja bym się bardzo nad tym zastanawiał. Więc ja myślę, że niestety tu jesteśmy na takim polu, gdzie zawsze, mimo intensywnego myślenia różnych wielkich mózgów przez kilkadziesiąt lat, mamy więcej pytań niż odpowiedzi. Bo oczywiście można powiedzieć, ogromne szkody w świadomości publicznej w Polsce zrobiła kampania TVP SA przeciwko migrantom islamskim. Ogromne szkody. Stanowisko wielu osób w Polsce się zmieniło na ksenofobiczne, rasistowskie i tak dalej. A potem jak kampania ustała, to już obserwowaliśmy stopniowy powrót do poprzedniej normy. Tak? No tak, no ale tylko tamte poglądy były tak reprezentowane. Teraz, kto ma decydować o tym, które poglądy mają być wspierane przez media publiczne, gdy nie są reprezentowane w mediach komercyjnych? To jest strasznie trudna historia. Mieliśmy z poprzednich lat przecież takie doświadczenie, kiedy było bardzo, proszę, troszkę chyba przesadzam. Kot może zostać, ale tylko do czasu. To jest. Otóż obraziła się całkiem. Mieliśmy takie doświadczenie, kiedy media publiczne nie wyrażały poglądów rosnącej części społeczeństwa w latach 2000 już, która czuła się w jakiś sposób wykluczona. To niedoreprezentowanie tych poglądów było jedną z przyczyn rewolty, która dała władzę Prawu i Sprawiedliwości. Ci ludzie się czuli odsunięci, wykluczeni i tak dalej. Teraz wydaje mi się, że to był bardzo poważny błąd, że media publiczne szły ramię w ramię z mediami rynkowymi, ale czy jesteśmy w stanie sformułować jakąś taką użyteczną regułę, która by powiedziała, no dobrze, tam były poglądy, które w tym zespole były poglądy, które dla mnie są po prostu nie do przyjęcia, w ogóle nie powinny być, prawda, typu rasistowskiego. Czy gdyby media publiczne je reprezentowały, tak jak one były społecznie reprezentowane, to czy Polska byłaby lepsza dzięki temu? Czy wolność słowa by na tym skorzystała? Czy w ogóle wolność by na tym skorzystała? No to są trudne pytania. Ja, wie pani, to są. Jak się patrzy. Przepraszam. Halo? Tak, tak, jesteśmy. A, coś mi tutaj pisze, że tam mnie wyłączyło czy coś. Można powiedzieć tak, ile razy. Na Zachodzie mamy jakiś poważny problem, szeroko rozumianym Zachodzie, w tym Polska i Ameryka też. Tyle razy mówimy, no to media ponoszą winę, bo media to albo tamto. Ale zawsze dotykamy jakichś dużo poważniejszych problemów. To znaczy tego, że nie dogadujemy się ze sobą,
w sprawie granic dopuszczalnych treści. Nie jesteśmy w stanie, ten system jest jakoś tak skonstruowany kulturowo czy cywilizacyjnie, że nie jesteśmy w stanie poważnie podjąć tego tematu. Poza jakimiś kompletnymi oczywistościami, prawda, że wzywanie do masowych zbrodni jest, powinno być zakazane, czy propagowanie pedofilii i tak dalej. Ale kiedy mówimy już o na przykład propagowaniu całkowicie fałszywych, w sensie racjonalnym, treści, na przykład idei płaskoziemców. Czy powinniśmy tego zakazać, żeby nie mieszać ludziom w głowach? Bardzo trudna sprawa, bo jak zakażemy płaskoziemcom, to wiadomo, że potem łańcuch może ruszyć, tak? Ale z drugiej strony, jak nie zakazujemy, to robimy, powstaje wrażenie, że może Ziemia jest okrągła, może jest płaska, kto wie, prawda? Może szczepionki pomagają, może szkodzą, kto wie. Może rząd powinien dawać wszystkim 1 000 000 złotych co miesiąc, żebyśmy byli szczęśliwi, może nie, kto wie, prawda? Czyli że można po prostu na skutek takiego radykalnego rozumienia wolności można dojść do obłędu. I dawniej, jakby w takich klasycznych modelach, był jednak system przekonywania. Tak, w mediach drukowano długie artykuły, które przedstawiały jakieś racje i tak dalej. Dziś nikt długich artykułów nie czyta. Dziś to są paski. Powyżej lidu w przeciętnym tekście w gazecie dochodzi 2% czytelników. Więc mówimy o sytuacji, w której właściwie nikt nie przestrzeń przekonywania się. Tak, ja teraz gadam tutaj, nie wiem, bez przerwy 10 minut, no nie ma takiego medium. A w naszej debacie bierze udział, patrzę teraz, 15 osób. Tyle osób można, no czasem się udaje trochę więcej zebrać. Tak? Ale... Proszę uważać, bo media potrafią być współcześnie zjadliwo, powiedziałabym, ukryte, bo my to wszystko streamujemy na YouTubie. A tam nas oglądają. A ilu tam jest widzów w tej chwili? Przepraszam, nie wyzłośliwiam się. Aha. Bo taki jest ogólny problem, prawda? Że tam, gdzie można się pochylić nad treścią, gdzie ona może być pogłębiona, jakaś bardziej skomplikowana i tak dalej, są niewielkie, bardzo małe grupy, które z punktu widzenia społecznego są mało istotne. Tak, w głosowaniu czy coś, tak? A tam, gdzie płynie szerokim strumieniem uproszczenie, głupota, agresja, etykietowanie, tak, tam są masy ludzi. Nie bardzo wiemy, co z tym zrobić. Nie bardzo wiemy. Dla demokracji to jest problem. To jest jeden z moich koników. Bo to, że większość ludzi posługuje się stereotypami, takimi bardzo prostymi przekazami i tak dalej, no to jest jakoś tam pewnie ewolucyjnie, gatunkowo i tak dalej. Trwałe. No ale jednak demokracja taka, w której wszyscy mogą głosować, jest całkiem nowym zjawiskiem. I tu powstaje bardzo silne napięcie, prawda? Dawniej te podziały plemienne, fałszywe, kompletnie fałszywe przekonania dużej części społeczeństwa, typu właśnie płaskoziemcy czy coś, nie miały znaczenia, ponieważ wpływ na demokrację miały bardzo wąskie elity. Dziś wpływ mają wszyscy. No i pytanie, czy jesteśmy w stanie tak zbudować te społeczeństwa, żeby mimo tego funkcjonować,
To jest jedno z największych właściwie pytań, jakie przed nami stoi. Tak? Bo to, na co Pan zwrócił uwagę, prawda, że w tej chwili tu na Zoomie jest nas 15 osób, prawda? Ale tak sobie pomyślałam, że mamy ten przekaz jednak alternatywny i no, choćby wybory, nie te obecne, ale poprzednie w Stanach, gdzie wygrał Trump, prawda? Gdzie okazało się, że właśnie te działania w internecie niesamowicie zaszkodziły w pewnym momencie kontrkandydatce Clinton, czy przyglądając się różnym wydarzeniom takim politycznym, czy nawet militarnym, no bo wiosna arabska, to wszyscy w pewnym momencie analitycy zgodzili się co do jednego, prawda, że mogła się wydarzyć dzięki choćby mediom społecznościowym, prawda, bo tam w pewnym momencie takie komunikatory jak choćby Facebook były siłą przekazu, która pozwoliła jednoczyć się przeciwko reżimowi ludziom. One chyba dodatkowo jakby utrudniają właśnie tą sytuację, bo mamy z jednej strony ten taki mainstream, główne choćby stacje telewizyjne, czy parę tych tytułów, portali, czy gazet, które możemy w takim tradycyjnym wymiarze mieć rozumiane jako przekaz, ale jest jeszcze właśnie ta kula śnieżna, która w internecie czasami wiruje na różnych portalach. I tu chyba jest pluralizm, który czasami rozbija te takie nasze podziały na klasyczne lewą, prawą stronę, czy jakąś centrum i inne przestrzenie polityczne. Tu gdzieś też chyba jest największy problem dla demokracji, prawda? Bo zaczynają ludzie no, gdzieś wytwarzać nowej jakości. Ja myślę, że znaczy tu dwa wątki bym chętnie podjął. Jeden to jest ten wątek roli tych nowych mediów, mobilizacyjnej roli, w sensie politycznym. Wydaje mi się, prawdę mówiąc, że my go przeceniamy. Że jednak rewolucja francuska też się dokonała, a nie miała Facebooka. To znaczy, że są różne inne systemy komunikowania, szeptanka i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście, że można powiedzieć, no to na przykład w czasie tych demonstracji Black Lives Matter bardzo amerykańska policja narzekała, że Facebook powoduje, że ci demonstranci gwałtownie się przemieszczają w sposób zorganizowany taki, ale gwałtownie decydowany, spontanicznie decydowany. Tu grupka, tam grupka i policja nie nadąża. Dawniej zgłaszali miejsce demonstracji, żeby się zebrali, zbierali się wszyscy w jednym miejscu, tam ich otaczano kordonem, gazowano, polewano wodą i było spokojnie. A teraz nie wiadomo, gdzie oni są. My gdzieś dojedziemy, widziałem szef policji z Filadelfii, mówi, ledwie gdzieś dojedziemy, ich już tam nie ma, oni są gdzie indziej. I nagle się okazało, że żeby opanować tak organizowane demonstracje, trzeba by mieć, on tam mówił, chyba 7 czy 8 razy więcej policjantów i tego całego sprzętu, tych armatek i tak dalej, żeby uzyskać taką manewrowość, jaką ma ten tłum. Prawda? Więc w tym sensie to może rzeczywiście jakaś zmiana jest, ale wydaje mi się, że ona nie ma charakteru jakościowego. To też to było teraz widać przy demonstracjach po oświadczeniu pani Przyłębskiej, prawda, w Warszawie, gdzie te dziewczyny i chłopaki raz się tu zbierali, raz się tu i ta policja się poddała, już w ogóle nie próbowała za nimi nadążać, tak? Bo to było za szybko. Ale wydaje mi się, że to nie ma fundamentalnego znaczenia. Natomiast fundamentalne znaczenie ma to, że każdy jest w stanie w każdej chwili nadać komunikat, który poruszy wszystkich. Że my, Marta Lempart na przykład tym się różni od Lecha Wałęsy, że nie mówi co, gdzie, kiedy robić. Tak? Tylko gromadzi informacje od ludzi, którzy sami robią. My tych ludzi w ogóle nie znamy. W przypadku większości tych demonstracji, czy bardzo, bardzo dużej części tych demonstracji teraz w sprawie aborcji, prawa do aborcji,
Nawet nie wiemy, kto je organizuje. I prawdopodobnie nigdy nie dojdziemy. Jak były strajki w 80 roku, one też wybuchały spontanicznie w różnych miejscach, ale wszędzie powstawał komitet strajkowy, był przewodniczący, można go było aresztować. Kogo teraz aresztować? Ta biedna policja z prokuraturą, prawda, próbuje coś zrobić, bo ten Ziobro naciska, ale to są jakieś mgławice. Trudno jest łapać mgławice. I to jest jakaś różnica. Ale druga różnica jest moim zdaniem gorsza. Znaczy, ta mi się podoba, bo mam ten element anarchistyczny w sobie i mi się wydaje, że państwo nadzoru nie nadąży za tym mechanizmem. A druga rzecz jest niepokojąca, to znaczy, że każdy może wygłosić prawdę. I myślę, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak poważny mamy problem cywilizacyjny, fundamentalny, kiedy pada system dochodzenia do poszukiwania prawdy. A on pada. Ten system budowany, przecież tam można różnie szukać, prawda, starożytność albo średniowiecze, jak kto woli, te korzenie, on przecież był oparty na pewnych sprofesjonalizowanych technologiach pracy umysłowej, prawda? Metodologia uniwersytetu, kultura uniwersytetu. Dziś profesorem zostaje Czarnek, który bredzi jak piekarski na mękach. Tak? I teraz widziałem dziś ogłoszenie, minister kultury z ministrem nauki ogłosili konkurs. Przeznaczyli na to 83 tysiące złotych, nie są bardzo rozrzutni, ale wielki narodowy konkurs na najciekawszą pracę magisterską albo doktorską o polskiej tradycji narodowej i myśli narodowej i chrześcijańskiej myśli społecznej. Dlaczego akurat tak? Ideologizowanie. Dlaczego akurat 83 tysiące? To nie są jakieś wielkie pieniądze, jak na dwóch ministrów, prawda? W tym jeden wicepremier. Zwłaszcza, że to nie z prywatnych dają. Ale jednak, to znaczy mamy sytuację, w której ta wielka europejska tradycja uniwersytetu jest deprawowana przez ideologicznie wydawane pieniądze. To nie jest konkurs na najciekawszą pracę historyczną. I teraz coś takiego się stało, to dotyczy całej nauki. Cała nauka jest w ten sposób deprawowana przy pomocy systemu grantowego, prawda, który jest kierowany na określone, co się rządowi podoba. Rząd na przykład chce szczepionkę. To teraz dajemy granty na szczepionkę, a na COVID, ale na coś innego przestajemy dawać, bo rządowi się wydaje, że to jest niepotrzebne, ale przecież rząd nie wie, jaki jest stan nauki obecnie, gdzie warto przyłożyć pieniądze, żeby osiągnąć istotny efekt i tak dalej. To wie tylko uniwersytet, ale nikt nie pyta tego uniwersytetu specjalnie. On właściwie już nie ma statutowych środków na badania, tylko wszystko idzie z grantów, czyli jest politycznie decydowane. Czyli nawet postęp wiedzy w bardzo wielu, niemal wszystkich dziedzinach podlega temu procesowi, od którego zaczęliśmy, temu procesowi kłótni. Wiedzy historycznej, wiedzy biologicznej, wiedzy medycznej, no i tak dalej, i tak dalej. I teraz pytanie, kto o tym decyduje, prawda? O tym nie decydują żadne merytoryczne kryteria przyłożone przez rząd. O tym decydują fobie, obsesje, lęki wytwarzane, które przeżywają ci biedni ludzie wybrani na różne urzędy, będący pod niebywałą presją różnych społecznościowych
społecznościowych mediów, których treści nie są weryfikowane. Tak, to jest, myślę, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie to ma konsekwencje. No, ostatnie dni Niemcy proponują jakąś pomoc w walce z pandemią, na co prezydent Duda odpisuje, że też im chętnie pomoże, jakby mieli kłopot. Tak. W kraju, z którego do Niemiec wyjechały tysiące lekarzy i pielęgniarek. Przecież 2 minuty namysłu by wystarczyły, żeby odpisać: bardzo dziękuję, odeślijcie nam naszych lekarzy i nasze pielęgniarki, to wtedy będziemy mogli leczyć naszych chorych, bo wszystko inne w zasadzie mamy. Tak, mamy tam te respiratory, łóżka, da się wykombinować, jak nie, to stolarz zbije i tak dalej. Tak? Dlaczego tak jest? Ponieważ jest ta cywilizacja kłótni, która wyparła cywilizację wiedzy. Odpowiedź Dudy nie jest odpowiedzią wynikającą z jakiejkolwiek wiedzy na temat potrzeb oraz możliwości. Jest wyłącznie odpowiedzią wynikającą z jego emocjonalnego nastawienia, z kłótni. Tak. Więc wiele osób w Polsce umrze z tego powodu. To nie jest tak, że to jest jakaś tam wpadka werbalna. Ci lekarze nie przyjadą, respiratory nie będą mogły być użyte, bo nie będzie do nich obsługi, pacjenci będą czekali bez pomocy i będą umierali. Teraz ile osób umrze z powodu takiej odpowiedzi prezydenta Dudy, który jest ofiarą cywilizacji kłótni, od której zaczęliśmy, trudno powiedzieć, ale ja bym obstawiał, że to będą setki na pewno. Ofiar śmiertelnych. Tego emocjonalnego stanu, który rządzi naszym życiem publicznym. Niestety, ale jak mówimy właśnie o, bo wróciła ta cywilizacja kłótni, prawda, wróciła ta awantura, to gdzieś jeszcze jedno mi się pytanie kołacze po głowie dotyczące języka ulicy, języka protestu, bo mówiąc szczerze, jak wybuchła cała dyskusja dotycząca obecnych protestów i pojawiających się tam mocnych słów. Niektórzy nawet za głowy się złapali, że dużo tam wulgaryzmów i przekleństw, czy jakichś takich dosadnych określeń. To ja sobie pomyślałam, dobrze, niech protestujący mówią otwarcie, koniec z jakimiś eufemizmami, koniec z pudrowaniem. Sytuacja jest na tyle napięta, bolesna, że czasami trzeba wykrzyczeć nawet w sposób wulgarny, w sposób mocny swoje racje. No ale tak się też zastanawiam, czy ten krzyk nie spowoduje, że tym bardziej nie będziemy rozmawiać, prawda? Że zakrzyczymy nawet te dobre idee. Jestem ciekawa, jak pan na to patrzy, bo to jest w końcu ruch, który ten protest, wydaje mi się, ma potencję, prawda? On może urodzić, ruch społeczny może urodzić zmiany, nawet jeżeli nie teraz, prawda, doraźnie, nawet jeżeli te postulaty choćby odejścia PiS-u od władzy nie zostaną spełnione, a moim zdaniem nie zostaną spełnione, to prawda, tu się coś zaczyna dziać, co może wpłynąć choćby na nasze następne wybory. Więc jak pan sądzi, czy ten język teraz ulicy nie staje się i tego protestu jeszcze jednym tak naprawdę zagrożeniem, które da się w tą historię medialnych awantur wpisać i tyle. Tak, po pierwsze wydaje mi się, że jak są emocje, to trzeba je rozładować, lepiej rozładować werbalnie niż fizycznie. To znaczy wolę 8 gwiazdek od gilotyny albo od wybuchów, tak? I to jest, mi się wydaje, dość ważne. To znaczy, część społeczeństwa w Polsce jest zrewoltowana w stopniu rewolucyjnym.
A mimo to poziom fizycznej przemocy jest bardzo niski cały czas. Dzięki Bogu. Jeżeli, prawda, jak w terapii rodzinnej można się rzucać poduszkami zamiast nożami, to w porządku. Prawda, te ciężkie słowa jako poduszki rozładowujące część słusznego gniewu mi się wydają nie najgorszym rozwiązaniem. To jest jedno. Drugie, to myślę, że w każdym ruchu są jakby frakcje. Tak? Jeżeli najbardziej radykalna frakcja używa 8 gwiazdek tego ruchu, a mniej radykalna domaga się niepublikowania oświadczenia pani Przyłębskiej, no to mi się to wydaje zupełnie w porządku. My zwracamy uwagę na te twarde słowa, bo one się eksponują. Ale jak się patrzy na te demonstracje, to tam są setki tysięcy ludzi, którzy na co dzień nie używają tych słów. Chociaż muszę powiedzieć, że jak słyszę niektóre brednie opowiadane przez ludzi pełniących najwyższe urzędy w Polsce, na przykład przez Macierewicza, który 64 raz widzi wybuchającą parówkę i oświadcza to publicznie i dostaje na badanie nad parówką kolejne dziesiątki milionów złotych od Sejmu, to też nie potrafię zareagować inaczej niż słowami typu ja pierdolę. Po prostu to się nie daje, znaczy może różni naukowcy, prawda, znaleźliby opisy medyczne czy jakieś psychoanalityczne, ale normalny człowiek reaguje twardym słowem. I podobnie jak człowiek widzi, jak rząd kompletnie olewa jakiekolwiek przygotowania do drugiej fali pandemii, kompletnie, poza jednym. Nakupili respiratorów, ale nie zainteresowali się tym, czy one się dadzą zainstalować. One się w większości nie dają zainstalować z różnych powodów. Tak? Teraz jako dość zgorzkniały obserwator polskich rządów przez ostatnie 30 lat, mam bardzo prostą odpowiedź, dlaczego kupili respiratory i nie interesowali się tym, czy można ich zainstalować. Bo od zakupu jest prowizja, a od instalacji niby nikt nic nie dostanie. Tak? Teraz to jest moje twarde podejrzenie. Jeżeli rząd jest w stanie oczywiście tu jakoś odpowiedzieć na to pytanie, jakąś lepszą interpretację przedstawić, no to bardzo proszę, ale jej nie słyszałem. Tak? I teraz jak coś takiego widzę i widzę teraz tych ludzi umierających na skutek takiego działania władzy, prawda, które jest dość klasyczne dla wojny, wiadomo, że na wojnie zawsze największa korupcja ma miejsce w czasie wojen. No to też inaczej niż grubym słowem nie potrafię reagować na to. Oczywiście potem włącza się mechanizm analityczny, ale pierwsza reakcja, tak, jest właśnie taka. Więc ja to oczywiście doskonale rozumiem i cieszę się, że to się jakoś rozładowuje w ten sposób, a nie w przemocy, nie w podkładaniu bomb, strzelaniu, porwaniach. Bo warto sobie przypomnieć, że kiedy poprzednio takie wybuchy społeczne miały miejsce w Europie, to jednak za radykalnymi, masowymi wystąpieniami, takimi typu politycznego i werbalnego, kontrolowanego, szła przemoc. Tak? Włochy, Francja, Wielka Brytania, Niemcy. Tak? To jest w ciągu ostatniego półwiecza, to są kraje doświadczone no, terrorystycznymi aktami praktykowanymi przez mniejszości polityczne. W Polsce nic takiego nie ma miejsca, więc też te nasze takie, że tak jest napięcie straszne, coś, ono cały czas się mieści jeszcze w dość takich, powiedziałbym, wysokich standardach politycznych. I nawet te takie
incydentalne akty przemocy, że ktoś kogoś uderzy, prawda? Nie bagatelizuję tego oczywiście, ale to one są jeszcze bardzo, bardzo daleko do tego, co w drugiej połowie XX wieku obserwowaliśmy w większości państw Zachodu, prawda, na zmianę w różnych miejscach. Więc to mnie tak bardzo niepokoi. Natomiast niepokoi mnie to, że ten podział na wielkie obozy to było wykluczanie się nawzajem, odtrącanie, dezawuowanie, że ono prowadzi do podejmowania bardzo wielu głupich decyzji. No mogę podać przykład taki, żeby nie było, że tylko na PiS cały czas jadę, to prawda, z drugiej strony. Zaproponował wicepremier Gowin, przekonał jakoś tam wszystko jedno, nie wiem, jak Kaczyńskiego do tego, żeby wybory prezydenckie odsunąć za 2 lata, zrobić za 2 lata. Każda racjonalna analiza wtedy prowadzona pokazywała, że pod wpływem pandemii, kryzysu, nieudolności tej władzy, narastania problemów powodowanych przez tą władzę, za 2 lata dużo łatwiej będzie pokonać PiS niż tego lata. Ale propozycja została odrzucona, ponieważ padła ze złych ust. Potem już było za późno. Prawda? I wybory się odbyły, mamy Dudę na 5 lat. Oczywiście, gdyby taką propozycję zgłosił Donald Tusk, to koledzy z Platformy by ją przemyśleli. Ale PiS by ją odrzucił. Ponieważ zgłosił Gowin, to koledzy z Platformy nie przemyśleli, PiS był gotów zaakceptować. To pokazuje, że ta polaryzacja i te mury zbudowane, one nas zwalniają z analizy. Że popychają nas do przyjmowania fałszywych stanowisk. To jest, mi się wydaje, i to w bardzo wielu dziedzinach, jak się obserwuje na przykład działania opozycji w sprawie COVID-u. Opozycja koncentruje się całkowicie na wyszukiwaniu nieprawości władzy. To ją zwalnia z przedstawiania własnych propozycji. A co zrobić? I to nie jest, znów, trudno mieć pretensje do tych polityków, bo oni są ofiarami tego mechanizmu. Są tak zarobieni w wyszukiwaniu nieprawości władzy, że nie mają czasu, żeby pomyśleć, co zrobić. Czego od władzy oczekują. No to jest pułapka. To jest pułapka i gdzieś jeszcze raz wchodzimy w ten problem takich zamkniętych baniek, prawda, informacyjnych i ideowych, czy też naszych nawet struktur społecznych, bym powiedziała. Mam w związku z tym ostatnie pytanie. Ono też troszkę jest pomyślane z perspektywy moich studentów, bo wiem, że na pewno słuchają nas teraz moi studenci z dziennikarstwa. Bo pytanie jest takie, jak można w związku z tym rzetelnie opisać współczesną rzeczywistość? Tu już nie tyle chodzi mi o dotarcie z przekazu, prawda, do innej bańki, do innej grupy społecznej, ale chodzi mi o sam też opis rzeczywistości, no bo mamy cały pluralizm, całą mnogość różnego rodzaju danych, które się na nas wylewają codziennie. Mamy te swoje bańki, w których siedzimy, prawda, informacji. Jeszcze do tego wszystkiego pływamy gdzieś pomiędzy jakimiś postprawdami, fake newsami, prawda. To moim zdaniem postprawdy i fake newsy to są czasami takie puste pojęcia, które mają opisać naszą bezradność taką intelektualną wobec rzeczywistości. Ale czy pan widzi jakiś klucz do współczesnej rzeczywistości? Czy jesteśmy skazani na właśnie takie siedzenie w naszym świecie i budowanie naszych narracji? Po pierwsze, wie pani, ja sam jestem rozdarty między dwoma odczuciami. Jedno jest takie, być może system osiągnął taką złożoność, która przekracza nasze możliwości intelektualne. Mówię o systemie globalnym, współzależności,
przekładających się na nasze życie codzienne i tak dalej, i tak dalej. Nie wykluczam, że nie jesteśmy w stanie ogarnąć nawet tego, co wiemy i zoperacjonalizować, tego, co wiemy o świecie. I no podam prosty przykład. Czy to dla Polski dobrze, że Biden wygrał, czy niedobrze? No i teraz tak. No oczywiście jego sympatia dla Polski będzie ograniczona, bo to jest kraj ciemnego luda, prawda, Trumpland i tak dalej. Ale z drugiej strony klimat może się uratuje. Może dzięki temu nie umrzemy wszyscy tak szybko. Czyli na przykład moje wnuki może będą jeszcze miały świat nadający się do życia. A gdyby rządził Trump, to już nie. No to co lepiej? Mieć Fort Trump, czy mieć klimat, w którym możemy żyć? No jak nie ma Fort Trump, to może wejdą Rosjanie, a może nie wejdą Rosjanie. Niech mi pani powie teraz, jak to mierzyć, prawda? I tu jest, mi się wydaje, zupełnie dramatyczny problem. A to jest bardzo prosta sprawa w porównaniu z dziesiątkami innych. To jest jedno. Więc po pierwsze, że nam się wymyka rzeczywistość, być może ona przekracza nasze możliwości. A drugie, to jednak mam poczucie, że musimy się bardzo starać, żeby jednak ogarnąć. I nie możemy poczuć się zwolnieni, bo w jakimś stopniu umiemy ogarniać. Ale ponieważ to jest coraz trudniejsze, to wydaje mi się, że coraz więcej jest spraw, w których nie możemy już polegać na ekspertach. To znaczy, w tradycyjnym systemie demokratycznym było tak, że wybierało się ludzi, którym ufamy. Oni dobierali sobie ekspertów mądrych, którzy im radzili i podejmowali decyzje na podstawie tak zwanej evidence-based, prawda? Negocjowali między ekonomistami a lekarzami na przykład, czy robić lockdown, czy nie. Ale dziś wiemy, że lekarze są podzieleni partyjnie, ekonomiści są podzieleni partyjnie, no już o politykach w ogóle nie mówię i tak dalej. Czyli musimy sobie prawdopodobnie szukać innych sposobów wyrabiania opinii i podejmowania decyzji. To jest wielka debata, która jest przed nami. Prawda? Bo jeżeli przychodzi do ekonomiści, jedni mówią, jak zrobicie lockdown, to umrzemy z głodu, a drudzy mówią, jak nie zrobicie lockdownu, to szpitale się zatkają i umrze tam ileś milionów ludzi bez pomocy medycznej, no to jak decydować? I ja myślę, że musimy odbudować demokrację, ożywić demokrację, włączyć nawet tych kiepsko poinformowanych ludzi do procesu podejmowania decyzji, nie w trybie referendum, bo to jest, prawda, są czyste emocje i dom wariatów, tylko na przykład w trybie paneli obywatelskich, na przykład w trybie badań, no takich, no powiedzmy, może trochę bardziej trudnych, ale badań typu eksperckiego prowadzonych w szerokich gronach bardzo. Bo te tryby podejmowania decyzji, wyrabiania sobie zdania, które dziś mamy, no, są po prostu nieaktualne. 30 lat temu jedna moja znajoma z wykształcenia teatrologiczka została wysłana przez redakcję do działu ekonomicznego. Powiedziała szefowej, że ona nie ma pojęcia o gospodarce, a na co szefowa, to nic nie szkodzi, kochana, zadzwonisz do Leszka, on ci wszystko wyjaśni. I jakbyś czegoś nie rozumiał.
I wtedy to było jakoś uzasadnione, ponieważ wszyscy mieliśmy przekonanie, że w każdej sprawie jest jakiś Leszek, który po prostu wie. Dziś wiemy, że już nie ma takiego Leszka w żadnej sprawie. Już nie ma do kogo... Ja na przykład tam jeszcze kilka lat temu miałem parę telefonów do jakichś paru ekonomistów i w razie czego do jednego z nich sobie dzwoniłem i pytałem. Dziś wiem, że muszę zadzwonić do 10, żeby sobie wyrobić opinię. To dotyczy wielu spraw, nie tylko gospodarki, ale też polityki międzynarodowej i tak dalej. Sprawy się po prostu... No, pandemii oczywiście. Sprawy się zrobiły dużo bardziej złożone i myślę, że musimy być w związku z tym my, dziennikarze, dużo bardziej ostrożni. To znaczy musimy rozmawiać z naszymi odbiorcami z pozycji osób niewiedzących, a nie tak jak przez poprzednie no, całe okrążenie kulturowe z pozycji wiedzących. To znaczy obserwowałem CNN dzisiaj w nocy. Oni bardzo długo zwlekali z decyzją, żeby ogłosić, kto wygrał wybory. Tak? I do tej pory mówią nieoficjalnie i tak dalej. To jest bardzo ważne. My naprawdę w wielu sprawach tylko się domyślamy. Na przykład domyślamy się, że maseczki bardziej pomagają niż szkodzą. I dlatego prosimy obywateli, żeby nosili maseczki. Ale nie wiemy, jakie będą miały skutki, jakie będą skutki noszenia niepranych maseczek miesiącami przez obywateli. Jakie szczepy bakterii wyhodujemy, prawda, na tych. To jest jakaś hodowla wszelkiego zła. Tak, te maseczki wyciągane z kieszeni miesiącami, obracane. Tego nie wiemy. Może nic, a może jeszcze nie było takich eksperymentów w historii. Więc myślę, że musimy my, dziennikarze, być bardziej pokorni. To też znaczy, że musimy proponować naszym odbiorcom szerszy wachlarz informacji do samodzielnego wyboru niż ten, który tradycyjnie im przedstawialiśmy, mając przekonanie, że wiemy, co jest najważniejsze. Bo często już nie wiemy, co jest najważniejsze. Czy na przykład w tym tygodniu najważniejszy jest wzrost liczby zakażeń, czy odkrycie trwałych neurologicznych zmian powodujących przez tego wirusa u osób, prawdopodobnie także u osób bezobjawowych. Proszę sobie wyobrazić taki świat, w którym miliony osób, nie wiedząc o tym, przechodzą istotne neurologiczne zmiany powodujące na przykład coś, co się nazywa mgłą mózgową. Proszę sobie wyobrazić, jakby wyglądała Polska, w której na przykład 40% osób cierpi na mgłę mózgową z fazami deliryjnymi. A przecież mówimy o takiej możliwości, piszą dziś lekarze. Czy naprawdę ważniejsze od tego jest to, ile osób dzisiaj jest pod respiratorem? Albo kto wygrał wybory w Stanach Zjednoczonych? Są wielkie pytania i mi się wydaje, że to wszystko sprawia, że nasza praca jest dużo trudniejsza niż była na przykład 10 lat temu. Żaden dziennik nie umieścił tego na pierwszej stronie, prawda, tego odkrycia. A wyobraźcie sobie ten świat dotknięty taką chorobą, który wygląda jak miasto ślepców Saramago. Tylko nie kończy się odzyskaniem wzroku. Nie ma tego momentu. Czy my nad tym panujemy? To dla studentów dziennikarstwa i dla wszystkich dziennikarzy, myślę, jest wielka lekcja pokory, to co się teraz dzieje. Myślę, że dla filozofów też, bo czasami, prawda, i filozofowie, czy w ogóle naukowcy popadają w takie samozadowolenie, prawda, że wiem, mam parę teorii, obracam nimi, jest, mam, prawda, i to jest duże niebezpieczeństwo. Ja myślę, że to teraz ten mały mikrob, że on nam to uświadamia właśnie.
jak my kompletnie nic nie kapujemy w tej rzeczywistości. Jak się poruszamy po nas kureczkach, ci wszyscy geniusze i nobliści, którzy jeszcze 10 lat temu, no powiedzmy 15 lat temu, wszystko wiedzieli. I prognozy całego świata na 100 lat. I tu przekręcić szubkę, tam ci za 20 lat wyskoczy. A teraz to wszystko jest w proszku. Taki jeden głupi mikrob. To jest coś więcej niż czarny łabędź. Bo czarny łabędź przylatuje i odlatuje. A tu? Także powiedziałbym tak, my uważaliśmy w mediach przez wiele dekad, że naszym obowiązkiem jest podjęcie w interesie odbiorców decyzji, co jest ważne, a co jest nieważne, żeby im dostarczyć ważne. A teraz musimy powiedzieć, my naprawdę nie wiemy, co jest bardzo ważne. My się tylko domyślamy. W związku z tym musimy im dostarczyć to, co nam się wydaje ważne, ale musimy im też dostarczyć dużo rzeczy, które nam się wydają nieważne, ale przecież tego nie wiemy. Jak to zrobić? To jest bardzo trudna sprawa, naprawdę. Dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Uśmiecham się, bo też chyba o to chodzi, żeby postawić pytania, a pan redaktor, myślę, postawił nam ważne pytania. Także tymi trzema kropeczkami dziękuję bardzo. Jeszcze nieśmiało spytam, czy może ktoś z Państwa chce jakieś pytanie, komentarz? Mogę ja zadać? O, Radek jest. Proszę bardzo, Radku. Dzień dobry, panie redaktorze. Radek Czarnecki, Wrocław. Dzień dobry. Bardzo się cieszę z tego, co pan redaktor powiedział. Wysłuchałem tego wszystkiego z uwagą. I uważam, że media powinny właśnie mówić, że nie wiem, albo się domyślą. Ja dam taki przykład, dwa konkretnie krótkie przykłady z ostatniego tygodnia, gdzie z jednej strony mówiło się o dobru, a ono okazuje się, że ono jest, to dobro jest takie labilne, po prostu ludzkie, bo dobro idzie pod rękę ze złem, tak można powiedzieć. Jedna rzecz to jest sprawa pedofilii i oskarżeń kardynała Gulbinowicza. Zawaliło się coś. Są stawiane konkretne pytania. A to jest ludzkie. Można być i bohaterem, i można być kanalią, przepraszam. I druga sprawa. Sprzed 20 lat walka o Kosowo. UCK była przedstawiona we wszystkich mediach jako bohaterowie. Dzisiaj Hasim Tachi pojechał do Hagi i potwierdzają się jednak to, co pisała Carla Del Ponte, że były masowe morderstwa, które dokonywali Kosowarzy, a przede wszystkim handel, haniebna sprawa, handel narządami ludzi porwanych w Kosowie i wywiezionych do Albanii i potem sprzedawane. I z tego właśnie czerpano zyski. Mi się wydaje, że właśnie media powinny przedstawiać bardziej tak jak pan redaktor powiedział, to życie w szarości, a nie w bieli i w czerni. To tylko tyle chciałem powiedzieć i pozdrawiam pana redaktora z Wrocławia. Ja muszę panu redaktorowi tylko się pochwalić, że zrobiliśmy po pandemii tylko jedną tą debatę i na YouTubie oglądało nas prawie 5000. To tylko tyle. No proszę. To ja skorzystam z okazji i zaproszę państwa na debatę Consilium Civitas. W najbliższy wtorek zacznie ją wykład profesora Sadurskiego, kryzys konstytucyjny i co dalej. Dziękuję. Myślę, że będzie bardzo ciekawie. Jak ktoś chce, to można nas oglądać na stronach Consilium Civitas. A jak ktoś chce na Zooma, to na stronie Consilium Civitas też jest instrukcja na Facebooku Consilium Civitas, jak tam można wejść. Także bardzo gorąco zachęcam. A co do tej niepewności, no właśnie, wie pan, to jest dramatyczny problem,
bo my musimy jednak podejmować inne decyzje. Jak je podejmować w sposób nienarzucający, czy też dystansując się od tej hierarchii? No bo jakaś informacja w programie informacyjnym musi być pierwsza. No taka jest mechanizm, tak? Jakaś informacja musi być na pierwszej stronie gazety. Duża, druga musi być trochę mniejsza. My musimy podjąć tę decyzję, ale musimy się znaleźć jakiś sposób, żeby się od nich trochę dystansować. I jeżeli chcemy rzeczywiście opisywać świat, a nie uprawiać propagandę zgodnie z naszymi potrzebami. To jest ogromne wyzwanie. Tak, zgadzam się. I będziemy się coraz częściej mylili. Jeżeli nie znajdziemy odpowiedzi, to ponieważ będziemy się coraz częściej mylili, to nasza wiarygodność będzie się obniżała, a wiarygodność w związku z tym płaskoziemców będzie rosła relatywnie. Tak? Jak ten problem rozwiązać? Gdybym miał odpowiedź, pewnie miałbym już Nobla, a może kilka. Ale musimy szukać jakichś takich zmiękczeń, które pozwolą nam uniknąć kompromitacji. Dziękuję. Chciałem to jeszcze odnośnie tego wirusa, co pan redaktor powiedział, który przeorał praktycznie świat, a my sobie jeszcze nie zdajemy sprawy w jaki sposób. To chcę dodać tylko taką rzecz, że topniejąca wieczna zmarzlina na północy Syberii i Kanady zawiera takie wirusy, z którymi my w ogóle sobie pewnie nie poradzimy, bo one tam tkwią w wiecznej zmarzlinie kilkadziesiąt albo ponad 100 tysięcy lat, a myśmy odporność na nie zupełnie utracili z punktu widzenia ewolucji. To tylko taki elemencik malutki. No tak, wie pan co, bo to jest właśnie, to jest tak, to jest jakieś straszne zagrożenie, ale z drugiej strony coraz więcej jest badań pokazujących, że jakiekolwiek szczepienie na cokolwiek zwiększa odporność na wszystko. Tak, czyli że być może, jeżeli będziemy szli dalej tym tropem i tak dalej i nauka będzie się rozwijała, to może my znajdziemy uniwersalną odpowiedź na wirusa. Może nieperfekcyjną, ale być może znajdziemy. I więc też na przykład takie, nie mamy też pewności, czy te wizje kolejnych pandemii strasznych, zmieniających świat, czy one się potwierdzą. Bo zanim do nich dojdzie, będziemy musieli zamknąć wszystkie restauracje, zlikwidować pociągi i samoloty, zamknąć szkoły, no i tak dalej, i tak dalej. I każdy by siedzieć we własnej piwnicy, to może znajdziemy odpowiedź i na przykład za rok wszystkie knajpy będą znowu pełne ludzi, którzy nie będą mieli powodu się bać. I to jest taki fenomen tej epoki. Że my nie wiemy. Że po prostu nie wiemy. Naprawdę nic nie wiemy. Pierwszy raz w moim życiu. Nigdy tak nie było. Mogliśmy się spierać. Na przykład, czy taka ekonomia, czy taka ekonomia. Ale każda z odpowiedzi miała jakieś racjonalne uzasadnienie. A teraz dla najważniejszych pytań nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia. Kurczę, nie wiem, czy jesteśmy przygotowani, czy mamy oprogramowanie w mózgach na coś takiego. Chyba nie. No. Wszystko przypuszczenia. No więc właśnie. Dlatego jest ten przedrostek do wszystkiego post. Z kreseczką. Kto mógł przypuszczać tam 5 czy 4 lata temu, że oskarżony idący do więzienia Lula dzisiaj wstaje, z martwych wstaje i może rządzić w takim olbrzymim kraju jak Brazylia. No właśnie.